Ja bym chciał, żebyście przez chwilkę spojrzeli na ten... Żebyście przez chwilkę spojrzeli na ten tutaj werset. To jest słowo, które było nam dane na początku, jak powstawała tutaj wspólnota w Warszawie. 3 lata temu. Taki zaś będzie dla ciebie znak. W tym roku wyżywieniem będzie zboże samorodne. W drugim roku zboże dziko rosnące, lecz w trzecim roku będziecie siać i rządź i sadzić winnice i pożywać ich owoce. Ja wierzę, że dokładnie tak, jak Duch Święty pokazał to na początku, zostało to zrealizowane w naszym życiu. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym posiadamy władze poznawcze i jesteśmy roztrenowani, aby funkcjonować na coraz większych ogrodach w wyższym poziomie. Przez 4 lata sobie ostatnio zrobiłem takie zestawienie w naszym zespole, który zaczęliśmy tworzyć 4 lata temu. Jest dzisiaj w granicach 400 osób, które są zorganizowane w kościołach. Nie licząc osób, które funkcjonują z nami na zasadach takich, że są wstawiennikami, finansistami, ludźmi, którzy są z nami sercem w różnych miejscach, to jest nie do policzenia. Natomiast chcę, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz, że Bóg, kiedy mówi coś do twojego życia, a powiem inaczej, od momentu, kiedy ty przyjmujesz to, co mówi Bóg, tak, to od tego momentu rozpoczyna się w twoim życiu, tak, proces absolutnych zmian i sukces zaczyna się zbliżać dużymi krokami. I to nie ma dwóch zdań, żeby było inaczej. Nie ma precedensu pod tytułem, że ty skupiłeś się na jakiejś prawdzie Bożej, przyjąłeś jakąś prawdę Bożą i że to coś nie przyniesie sukcesu, szczęścia, zadowolenia do twojego życia. Jesteśmy dzisiaj ludźmi, którzy mimo różnych przejść życiowych stanęli w miejscu, w którym posiadają możliwości osiągnięcia szczęścia życiowego. I kiedy ty będziesz dzisiaj wielbił Boga, ja chcę, żebyś przyszedł do Niego i powiedział: Boże, ja dzisiaj jestem gotowy na rzeczy nowe, na nowe rzeczy. Ja jestem gotowy na to. I nie patrz na siebie z perspektywy jakiejkolwiek porażki, tylko spójrz na siebie z perspektywy człowieka, który ma zapewnione zwycięstwo. Bóg powiedział, że jeżeli będziesz trzymał się Jego dróg, to nie jesteś w stanie zbłądzić, nie możesz upaść. Rozumiesz? Wiecie, wczoraj, bo my byliśmy po całotygodniowej trasie usług i Agata już jechała do domu, a Przemek przyjechał na szkołę do Radomia i siedzieliśmy przed szkołą chwilę jeszcze coś jedliśmy. I Przemek mówił o tym, że na tym naszym wyjeździe teraz grudniowym on będzie robił te treningi ze snowboardem. I fajną rzecz powiedział. Ja tak siedziałem w ogóle i zrozumiałem, że mówi Bóg do mnie. On sobie siedział, jadł te pierogi i jakby zupełnie był nieświadomym, opowiadał coś, ale i powiedział taką rzecz, że mówi: kiedy ja trenuję ludzi, tak powiedział, kiedy ja trenuję ludzi, to jestem w stanie powiedzieć im taką rzecz, że jeżeli oni będą słuchali tego, co ja mówię do nich, to jest bardzo, ja bardzo skrótowo mówię, tak, to nawet się nie przewrócą na tym spotkaniu. To nawet się nie przewrócą na tym stoku. Od razu mi się przypomniał list Piotra, który mówi: nigdy się nie potkniesz. Ten nigdy. Nigdy. W ogóle rozumiecie, o co chodzi z Duchem Świętym? Duch Święty mówi do nas taką rzecz. Jeżeli ty będziesz trzymał się moich dróg, nigdy się nie potkniesz. To nie znaczy, że on się gniewa, jak się potkniesz. W ogóle Boga to nie obchodzi. Bóg się w ogóle nie gniewa na nikogo. Się ostatni raz rozgniewał 2000 lat temu i koniec, się nie gniewa. Rozładował się na Jezusie. Rozumiecie? Tu chodzi o coś zupełnie innego. Tu chodzi o to, że On mówi do ciebie taką rzecz. Możesz tak żyć. Możesz tak się mnie trzymać, że się nigdy nie podniesiesz. Wiecie, że ja chcę tak żyć. Mnie to w ogóle interesuje.
W ogóle interesuje mnie to, żeby się nigdy nie poddał. Interesuje mnie to, żeby tak się trzymać. Kiedy będziesz dziś wielbił Boga, powiedz: Boże, ja dziękuję Ci, że ja tak się trzymam Ciebie. W ogóle nie bój się wyznać to przez wiarę. Nie bój się powiedzieć: Boże, ja dziękuję Ci, że ja tak trzymam się Ciebie. Ja się tak trzymam. Jestem tak bezpieczny w Twoich regułach, zasadach, w Twoich tokach rozumowania. Boże, ja się Ciebie trzymam. Zacznij to dzisiaj wyznawać, kiedy będziesz wielbił Boga. Nie mów: ja będę się trzymał. Nie mów: ja zrobię coś. Nie mów: powiedz: Boże, ja dzisiaj jestem pewny tego, że tak się Ciebie trzymam. I daję się prowadzić. Uwielbiamy Cię, Święty Boże. Wywyższamy Cię, Duchu Święty. Wywyższamy Cię, Ojcze, Synu i Święty Duchu. Dziękujemy Tobie za dzisiejszy dzień. Oddajemy Tobie całą chwałę, całe uwielbienie, całe wywyższenie, cały splendor. Podnosimy do Ciebie swój głos. Jezusie z Nazaretu, jesteśmy wielki Boże nasz. Ucieleśniony Boże. Thank you.
trzymamy na hajs. Dzisiaj
zwyciężasz, to żeś łatwa. Autorytet nad każdą jedną duchowością, która nie jest
całą dziedzinę swojego życia. Że cały czas widzisz, że ta sama góra powraca. To znów teraz prosi gest. Zatoć krok wokół tej mury, wokół tej góry i rozwal ją ostatecznie przez wiarę w imię Jezusa. Yeah.
Teraz ja
wartości i teraz ja będę oddawać Ci cześć. Alleluja! O, alleluja! Wzywamy Ciebie, Duchu Mądrości! Wzywamy Ciebie, Duchu Mądrości! Z Duchu Mocy! My wzywamy teraz Ciebie! My wzywamy teraz Ciebie! I ja modlę się teraz, abyś wypełniał każdą wolną przestrzeń w życiu ludzi! I ja modlę się o to w imieniu Jezusa!
pragniesz, jest w zasięgu Twojej. Tak długo o tym marzysz już, że stało się to częścią Twojego życia. Przestałeś wierzyć, zacząłeś tylko oczekiwać. Wiesz teraz, to ja włożyłem Ci to marzenie przecież. Nazwij go, choć już jest tak stare. Nazwij go teraz od nowa, nadaj mu nowe imię. I powiedz: Boże, dziękuję Ci, że ono teraz się realizuje. Uznaj, że go masz. Uznaj, że go masz. Przez wiarę teraz. I ziemi wielki król.
Miłości Twojej na wieki.
nie odłączy nas od miłości Twojej na wieki. Już na zawsze jesteś mój ukochany.
tylko Ty. Serce ściśnienie odchodzi teraz. Serce ból odchodzi w imieniu Jezusa. Jeszcze zawsze jesteś mój ukochany. Wszelki smutek odchodzi. Tylko Ty. Wszelkie staranie się odchodzi. Jeszcze zawsze jesteś mój ukochany. Tylko Ty. Zawsze jesteś mój ukochany.
gdy odnalazłeś Jezusa w życiu. Odnalazłeś prawdziwego siebie. Nie bój się. Nie bój się nowego ciebie. Nie bój się. Nie bój się nowego ciebie. To całkiem nowe stworzenie. Całkiem nowe stworzenie. Zapoznaj się z nim. Zapoznaj się z nim. Bliziutko. Zapoznaj się z nim. Nie bój się. Nowy człowiek. Chluba Boga. Chluba Boga. Chluba Boga. Nowy człowiek. Zobacz. Spójrz na siebie teraz. Jesteś nowym. Przed tobą nowa przestrzeń. Nie ma dla ciebie żadnych granic. Bóg nie jest twoim sędzią. Ale idzie z tobą za rękę. Idzie z tobą za rękę. On z tobą wchodzi. W każdą przestrzeń życia. On z tobą jest w każdej przestrzeni życia. Nie jesteś tam sam. Jesteś nowym człowiekiem, zjednoczonym z nim. Jeszła jest inny wyłonek. Jeszła jest. Możesz z nim rozmawiać. Możesz z nim się śmiać. Możesz z nim biegać, żartować. Po prostu. Oddać siebie teraz. Na wieki.
Zobaczyłeś już to możesz robić.
Korzystaj z tego. Jesteś królem. Jesteś królem. Jesteś królem. Jeżeli jest tu ktoś, kto nie ma pewności zbawienia, nie wiesz, czy po śmierci pójdziesz do nieba, przyjdź teraz do mnie tutaj. Jeżeli nie jesteś przekonany, że pojednałeś się z Bogiem, przyjdź do mnie. Pomodlę się z Tobą, pojednaj się z Bogiem. Ja pojednałem się z Bogiem w 2001 roku. Oddałem Mu swoje życie. Przyjdź. Kto jeszcze chce podjąć decyzję życia? To jest decyzja życia. Decyzja życia. Tu nie chodzi o dotknięcie Boże. Tu chodzi o decyzję życia. O nowe narodzenie. Powiedz, Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Należę do Ciebie w imieniu Jezusa. Amen. Duchu Święty, wypełniaj go. Niech Twoja obecność go wypełnia teraz. Duchu Święty, niech Twoja siła go wypełnia. Diable, ja zabraniam Ci dotykać tego człowieka. Ja związuję każdą demoniczną siłę nad nim. Ja usuwam teraz każdy diabelski plan powzięty przeciwko jego życiu. Ja nie zgadzam się na jakiekolwiek diabelskie działania w jego życiu. Ja ustanawiam absolutną odnowę. W imieniu Jezusa. Hallelujah, Jesus, Jesus. Kto jeszcze? Kto chce oddać Mu swoje życie? Chodźcie do mnie. Kto jeszcze chce? Pomódlcie się. Powiedzcie, Boże Ojcze, dziękuję Tobie. Mówcie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Panie Jezu, ja wierzę, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Idę do nieba. Nigdy się nie cofnę, bo Twoja łaska wypełnia moje życie. Duchu Święty, Twoja moc ją przeniknie. Twoja córka. Diable, zabieraj łapy od niej. Nie wolno Ci dotykać Bożego dziecka. Ja w tej chwili nie weczę każdy diabelski plan. W imieniu Jezusa ja związuję demoniczne siły religii i humanizmu. Usuwam z jej życia wszelkie zawstydzenie. W imieniu Jezusa! Podły duchu poniżający, nie dotykaj jej nigdy więcej. Wor córki Boga. Ona jest jak Bóg. W imieniu Jezusa. Ja ogłaszam ochronę krwi Jezusa wokół niej. Ja syste Bożych aniołów. W imieniu Jezusa. A Ty podły duchu odrzucenia. Nakazuję Ci usuwać swoje śmierdzące mapy tej umysłu i emocji. Co do ciała. Nie dotykaj córki Boga. Dotykając Cię, dotykaj źrenicy Boga. W imieniu Jezusa. Każdy duch torturujący, jesteś usunięty z jej życia. Nie masz żadnej władzy na to. W imieniu Jezusa. Siła Boga jest w niej i wokół niej. W imieniu miałaś 8 lat, wydawało Ci się, że ludzie, którzy są wokół Ciebie, nie traktują Cię należycie. Potem z tym rosłaś. Potem zaczęło Ci się wydawać, że jesteś zawsze gdzieś z tyłu i że jesteś gorsza. Ale ja powołałem Cię na księżniczkę. Dotrzesz do wielu ludzi. Nie na darmo dałem Ci te sny, które masz. Nie na darmo obudziłaś się w nocy. Myślałaś, że to są koszmary. A ja do Ciebie mówiłem, pokazywałem Ci rzeczywistość duchową. Nie bój się. Nie bój się. Będziesz widzieć więcej i będziesz mówić do większej ilości ludzi. Będę Cię chronił i na koniec.
Połóżcie na nią ręce i módlcie się o nią. Módlcie się w innych językach. Więc Boże Ojcze, święty Bóg na tronie swym, oddaję Ci swoje życie. Panie Jezu, od dzisiejszego dnia Ty jesteś moim Panem. Wierzę, że wstałeś z martwych. Wzywam Twojego imienia nad moim życiem. Oddaję Ci moje życie. W imieniu Jezusa. Twoją mocą. Ja usuwam każde potępienie, każde poniżenie z jej życia. Diable, zabraniam Ci dotykać córki Boga. W imieniu Jezusa ja związuję i przeklinam wszelkie kompleksy, wszelki brak poczucia własnej wartości. Ja łamię moc z słów powiedzianych do niej. W imieniu Jezusa! To nieprawda, że zawiodłaś. Nigdy nikogo nie zawiodłaś. Po prostu nie potrafiłaś. Nie potrafiłeś. Ale moja moc ustawia Cię dzisiaj do tego, abyś potrafiła. Nie bój się. To, co było niemożliwe dla Twoich naturalnych zdolności, jest możliwe dla mnie, który mieszkam w Tobie. Każdy Twój grzech jest wybaczony i nigdy ode mnie nie odejdziesz. Maka ta sakara la da sakara la da hei. Aniołowie ochrony wzywam Was w jej obecności. Ochraniajcie ją. Nie dopuszczajcie do niej demonicznych sił. W imieniu Jezusa, a gloria będzie kochasz zwierzęta i masz takie myśli często takie gniewne na to, że zwierzęta są maltretowane, że są więzione. Ale teraz będzie się w Tobie pojawiał gniew na uwięzionych ludzi. Będziesz miała w sobie gniew na uwięzionych ludzi. Kiedy zobaczysz uwięzionego przez diabła człowieka, będzie wzbudzał się w Tobie gniew. To mój gniew. To będzie mój gniew. Módl się wtedy do mnie. Będę Ci pokazywał, gdzie jest Twoje miejsce w tej sytuacji. Maka ta sara la la de heke de le per la re de gloria. Ruach, highly praise the Jesus. Jesus. Powiedz, trzymaj na nie ręce. Powiedz, pierdy, Jesus. Uwielbiamy Ciebie, święty Boże. Kto z Was choruje? Jeśli chorujesz na jakąś chorobę, przyjdź tutaj, ustań z lewej strony. Jakakolwiek choroba, ból, choroba, cokolwiek, podejdź z lewej strony tutaj, podejdź z lewej strony, trzymaj cały czas na niej ręce. Chore osoby, choroby w ciałach, chodźcie tutaj, każda chora osoba, ustawiajcie się z tej strony, każda chora osoba, cokolwiek, boli Cię, jakikolwiek sposób, ewangeliści, podchodźcie, pozdrawiajcie ludzi, alleluja. Bolisiko tenele praje. Halleluja. Mateusz. Zbyszku, chodź. Zbyszek. Jesteś godzien. Aleluja.
jesteś godzien być dziś. Rafał, czemu się nie modlisz o ludzi? Dlaczego się nie modlisz? Chodź tutaj, modl się o ludzi. Jesteś godzien być dziś. Usługuj ludziom. Święcie, niezmiernie. Właśnie na nich ręce. Chwalę Boże. Jesteś godzien być czci. Jesteś godzien być czci. Jesteś godzien, jesteś godzien. Święty potężny duchu. Jesteś godzien być czci.
trzymajcie. I swój miecz, żebyś nie trzymał ich na dole. On ci je włożył w ręce. Ale musisz podnieść swoje ręce. Zacznij stawać się praktykiem. Jeżeli zobaczyłeś w swoim życiu, że nie praktykujesz tego, co zostało w tobie złożone przez Świętego Ducha, to pomódl się teraz ze mną. Powiedz: Boże Ojcze, Ty mi dałeś tarczę wiary i miecz Twojego słowa. Poczułem się z tym bardzo dobrze. Poczułem się bezpiecznie. Ale dzisiaj wiem, że muszę je podnieść do góry. Ojcze, ja staję w szeregach Twojej armii. Kiedy ona będzie szła do przodu, ja będę szedł do przodu. Nie wyjdę na bok. Nie cofnę się. Moje ręce nie opadną. Przyjmuję teraz Twoją siłę i Twoją determinację. Przeciwstawię się każdej opresji, która będzie chciała, którą się wycofał. Dzięki Twojej łasce nigdy się nie cofnę. W imieniu Jezusa. Holy Jesus, Jesus. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Czcimy Ciebie, Święty Duchu. Hallelujah. Hallelujah. Dzieci, chodźcie do mnie teraz. Chodźcie tutaj do mnie, dzieci. Tutaj. Każde dzieciaczki. Duże, małe. Zapraszam. Hallelujah. Stawajcie przy sobie, łapcie się za ręce. Jedna ręka do mnie. Aleluja. Kto jeszcze? Maluchy. To mama. Chyba z mamą razem. Aleluja. Nie dasz łapy? To nie. Ojcze, modlimy się o dzieci teraz. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa uwalniamy namaszczenie w dzieci. Uwalniamy namaszczenie w dzieci. Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że te dzieci należą do Ciebie. Ich duch, dusza i ciało
Ojcze, ogłaszamy zdrowie fizyczne u tych dzieci. Zdrowie psychiczne u dzieci. Wzrost duchowy, Ojcze. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że zły nie dotknie naszych dzieci. Zły nie dotknie dzieci. Zły nie dotknie dzieci. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że zły nie dotknie naszych dzieci. Ogłaszamy ochronę krwi Jezusa nad dzieci. Związujemy duchy nieme i głuche. Ogłaszamy, że nasze dzieci nie mają żadnego problemu z uczeniem się. Usuwamy jakiekolwiek problemy z uczeniem się. Ogłaszamy w imieniu Jezusa, że przyjmują wiedzę. Ogłaszamy w imieniu Jezusa mądrość nad naszymi dziećmi. Rozum i rozeznanie duchowe. Związujemy demoniczne siły punktu, krnąbrności i nieposłuszeństwa. W imieniu Jezusa. Ogłaszamy, że nasze dzieci są wychowywane dla Boga. Ogłaszamy, że nasze dzieci są powołane na apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy, nauczycieli według Bożego serca. Ogłaszamy, że wśród nich będą wyrastać biznesmeni i ludzie wpływający na społeczeństwo. Ojcze, w imieniu Jezusa usuwamy każdą opresję z życia tych dzieci. W imieniu Jezusa. Męstwo, siła, odwaga, determinacja i Boży porządek w ich życiu. Ojcze, rozrywamy wszelkie bezprawne więzy tuż między tymi dziećmi, jakimikolwiek ludźmi na świecie, którzy w jakikolwiek sposób wpływałyby na nich negatywnie. Rozrywamy bezprawne więzy. Odcinamy ich od systemu tego świata. Nie pozwalamy światu wpływać na nasze dzieci przez potężne imię Jezus. Diable, przeklinamy Cię i usuwamy Cię z życia naszych dzieci. Nie wolno Ci dotykać ich umysłów, emocji, decyzji i ciał. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja.